Po ciężkim dniu pracy razem ze znajomymi postanowiliśmy wypić sobie piwko w plenerze. Było ciemno, około godziny 20-21, więc kto mógłby nas przyłapać? No właśnie. Siedzimy sobie na jakimś murku, rozmawiamy i z daleka nadjeżdża samochód. Niedługo później za naszymi plecami rozległo się głośne: witam, policja, proszę przygotować dokumenty. Panowie zaczęli nas spisywać. Jeden z nich był bardzo miły, przystojny, ale wiadomo, jak to z tymi przystojnymi. Na pewno zajęty. I tu się pomyliłam. Wieczorem dostałam wiadomość na portalu społecznościowym i jak się okazało, właśnie od niego. Byłam po prostu w niebo wzięta. Tak zaczęliśmy pisać i umówiliśmy się na spotkanie. Siedzieliśmy w aucie, ta chemia między nami doprowadzała nas do szaleństwa i doszło do najwspanialszego pocałunku, jakiego w życiu doświadczyłam. Nie było niezręcznej ciszy. Nie mogliśmy się nagadać niczym starzy, dobrzy przyjaciele. Tak dobrze nam się rozmawiało, że kochany zapomniał zgasić świateł. I kiedy nadszedł moment powrotu do domu, mój luby próbował odpalić samochód. Niestety nie zapalał. Nerwowo się roześmiał i powiedział: chyba będziesz musiała mnie popchnąć. Roześmiałam się, ale wcale nie było mi do śmiechu, gdy wyszłam na dwór i pchałam jego auto, żeby zapaliło. Mimo to spotkaliśmy się po raz kolejny, kolejny i kolejny. Dogadywaliśmy się jak nigdy wcześniej z nikim innym. Choć miałam ogromne problemy z zaufaniem, to jego obdarzyłam nim bezgranicznie. Pokochałam każdą wadę, podobnie jak on pokochał moje, a to naprawdę wyzwanie. I jest nam razem cudownie.